Hej, hej, kochani! Z tej strony Tiariel i witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z wami w kolejnym odcinku średniowiecznej opowieści, a w zasadzie pierwszym odcinku drugiego sezonu, w którym będziemy obserwować losy Ingrid. Tak, wreszcie udało mi się i wracamy do średniowiecznej opowieści. Bardzo chciałam wrócić do tej serii, była to pierwsza seria na moim kanale. Niestety zepsuł mi się save, przez co nie mogłam dalej nagrywać. Praca nad tym, żeby odzyskać bohaterów, których wygląd jednak może się trochę różnić, bo niektóre mody już nie działają. I wszystko... Wszystkie budynki, całą historię, zajęło mi to naprawdę długo, ale wreszcie udało się i jesteśmy z powrotem. Jeżeli ktoś zaczyna oglądać teraz od tego odcinka, myślę, że bez problemu poradzi sobie z fabułą, będzie wiedział, o co chodzi. Ja zresztą pokrótce tutaj przypomnę, a jeśli ma ochotę, oczywiście może obejrzeć pierwszy sezon, link zostawię w opisie, przy czym... Od razu Was przepraszam, bo były to początki mojego nagrywania i jeszcze z wieloma rzeczami sobie nie radziłam. Drugi sezon, jak pamiętacie, mamy podzielony na trzy odrębne historie, które oczywiście w pewnym momencie się ze sobą złączą. Mamy historię Ingrid, historię jej męża Edmunda oraz historię jej córki Erin. Ingrid była główną bohaterką pierwszego sezonu. Została wypędzona ze swojej wioski, bo oskarżono ją o czary i zamieszkała sobie w niewielkiej chatce i jak widzicie dorobiła się męża i czwórki dzieci. Przy czym dwójka Sigrid i Erin są dziećmi Ingrid i Octavia. Octavia, o którym zaraz sobie powiemy, natomiast Alaric i Sara są dziećmi Edmunda. Grami chyba bardzo chciała pomóc, bo mimo tego, że w drzewie genealogicznym Ingrid ma Edmunda, to jak widzicie nie ma tutaj znajomych, a ja niczego tutaj nie klikałam. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze tutaj do Octavia. Tu mamy Octavia. Octavio jest, moi drodzy, wampirem. Jak się na pewno zorientowaliście po cutscence, z jakiegoś powodu, którego jeszcze dokładnie nie znamy, znaczy Octavio bardzo kocha Ingrid i spotkali się już, przy czym Octavio użył swoich mocy i w wyniku tego właśnie Ingrid została zauroczona, zaszła w ciążę i urodziła bliźnięta. I to Octavio później uratował Ingrid od spłonięcia na stosie. Octavio jest pierwotnym, bardzo silnym wampirem. Już tu do niego przychodzimy. Jak widać, jest wampirzym wielkim mistrzem i tutaj też mamy pierwotny. Także Octavio jest, jak widzicie, odporny na lek na wampiryzm i dlatego może chodzić w blasku słońca, ponieważ tutaj ma naprawdę dużo wykupionych, nawet jeszcze mógłby sobie wykupować, ale więcej już nie chciałam. Mamy też jeszcze jedną bohaterkę, która też się pojawiała w pierwszym sezonie i będzie też bardzo ważna. Jest to Rachela. Rachela jest, została przemieniona przez Octavia i jest jemu posłuszna, tak? Rachela też może chodzić w słońcu dzięki temu, że mają z Octavio tą specjalną więź i Octavio użycza jej swoich sił życiowych, tak? Ładnie to nazwijmy. Dobra, także tak pokrótce się przedstawia uzupełnienie do cutscenki, którą widzieliście, a my już teraz przechodzimy do kasa, żebym mogła Wam pokazać bohaterów. Nie zmieniłam sobie tła, ale to też może pasować. Widzę, że na początek mamy Octavia. Octavio ma aspirację pokrewną duszę, jest wierny, jest zazdrosny, arogancki, ambitny i jest uwodzicielem.
Tak się prezentuje Octavio z bliska. Octavio jest robiony na bazie Sima, którego stworzyła dla mnie Amaya. Bardzo dziękuję. Niestety musiałam go trochę pozmieniać po tym, jak straciłam część modów. I teraz prezentuje się tak. Tu mamy jego pierwszy strój. Strój numer 2, ten sam, tylko bez płaszcza. Strój numer 3 i strój numer 4. Tutaj mamy strój oficjalny. Tu mamy sportowy. Do snu pierwszy, drugi i trzeci. Na imprezę, do pływania, na gorącą pogodę i na zimną pogodę. Pierwszy i drugi taki sam, tylko z płaszczem, tak? Dobrze mówię? Nie, inny, ale z płaszczem. Oczywiście Octavio ma też formę mroczną, w której prezentuje się tak. Strojów wam już nie będę pokazywać, bo są takie same. Przechodzimy do Ingrid. Ingrid obecnie ma aspiracje niezależna botaniczka, tylko miłośniczka natury. I Ingrid prezentuje się tak. Już wam pokazuję jej stroje. A, jest, uwielbia naturę, jest rodzinna, jest ogrodniczką, jest miłośniczką zwierząt i jest paranoiczką przez to, że nie ma pojęcia, co się dokładnie stało. Czuje, że coś jest nie tak, że o czymś nie wie, o czymś zapomniała, ale nie wie dokładnie co. To jest jej jeden strój. Tu mamy strój numer 2. Z tym warkoczem zaczynała. Strój numer 3 prezentuje się tak, jak widać, ulubionym kolorem Ingrid jest zielony, nawet ma to ustawione, no i bardzo dobrze. Trzeci strój i to jest strój numer 4, codzienny. Tu mamy strój oficjalny pierwszy i oficjalny drugi. Tu mamy sportowy, no szczególnie te buty idealne do sportu, ale mimo nazwy średniowieczna opowieść, jest to historia fantastyczna. Jak widać, mamy wampiry, inne nadprzyrodzone istoty, więc tutaj nie odwzorowujemy historii, więc mogą być buty na obcasie. Do snu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I piąty. Na imprezę pierwszy i drugi. Do pływania. Na gorącą pogodę pierwszy i drugi. I na zimną pogodę pierwszy, drugi i trzeci. Tak się prezentuje Ingrid. No i została nam jeszcze Rachela. Nie myślcie, że to będzie nieważna postać. Ona jest rodzinna, jest kreatywna, jest zadufana w sobie, jest miłośniczką muzyki, jest przebiegła i ma aspiracje geniusza muzycznego. To jest pierwszy strój Racheli, a to drugi. Dobra. Tu mamy strój oficjalny i tutaj Rachela w niektórych strojach, zwłaszcza w mrocznej postaci, ma właśnie te włosy, są to włosy alfa, ja praktycznie ich nie używam, ale te są takie trochę na pograniczu i bardzo pasujące do średniowiecza, dlatego chciałam ich tutaj użyć. To jest jej strój sportowy, też idealny. Strój do snu. Strój na imprezę. Do pływania. Na gorącą pogodę pierwszy i drugi, taki bardziej do pracy. W końcu Rachela ma tutaj się zajmować wszystkim. I tak samo zimowy. Ten bardziej do pracy. No i Rachela ma jeszcze mroczną formę. Też już wam ją pokazuję. Mroczna forma Racheli wygląda tak. Reszta strojów jest chyba taka sama. Albo bardzo podobna. Dobrze. Tak się prezentuje. I jak to u mnie, oczywiście nasi bohaterowie muszą spełnić określone warunki. I już wam szybciutko podaję zasady. Oczywiście nie będę podawała wszystkich, bo o części będziecie się dowiadywać w trakcie rozgrywki.
My mieszkamy ogólnie na parceli z cechą lokal prywatny i relacja Ingrid i Octavio jest ustawiona na zero. Będę musiała sprawdzić, czy na pewno tak jest. I teraz, co muszą zrobić nasi bohaterowie? Octavio musi przede wszystkim wypełnić aspirację pokrewna dusza, no bo on jest oczywiście zakochany w Ingrid, ale dopóki pasek romantyzmu nie będzie na 80%, może wykonywać tylko jedną interakcję romantyczną dziennie. Oczywiście, jeżeli Ingrid wykona do niego jakąś interakcję, no to jest zupełnie co innego. I oczywiście chodzi tu o interakcje, które ja kliknę. Bo jeżeli simowie będą coś robili sami, no to już jest zupełnie inna sprawa. Musi rozwinąć maksymalnie charyzmę, wampirologię, logikę, analizę i dyskusję, miksologię, pianino lub organy piszczałkowe i umiejętności literackie. Musi wykupić sklepie z nagrodami. Odważny, uważny, wspaniały gawędziarz, mentor, nocny Marek, czarujący, bezwstydny i koneksje. Natomiast nasza Ingrid musi wypełnić dwie aspiracje. Jedna to jest miłośniczka natury, a druga to jest prawdziwa znakomitość i jest to aspiracja z moda Regency Mod, który dodaje różne takie właśnie rzeczy związane, no bardziej z czasami Regency, ale i tutaj pasują mi bardzo. Musi rozwinąć sobie maksymalnie etykietę, logikę, zielarstwo, układanie kompozycji kwiatowych, harfę lub lutnie i zdolności parapsychiczne. To będzie wynikało z tego, że ona chce się dowiedzieć, co się stało, tak w zasadzie, czego nie pamięta. Musi kupić w sklepie z nagrodami uświęconą świecę, kreatywną wizjonerkę, czarującą erudytkę, odważną. Nie może opuszczać granitowych kaskad, ponieważ mieszkamy w granitowych kaskadach dzięki modowi od Zerbu. Musi zdobyć i rozwinąć przynajmniej na 5. poziom wampirologię, ale będzie mogła ją rozwijać dopiero wtedy, jak dostanie się do tajemnego pokoju Octavio, do którego klucz ma tylko on i nikt tam inny nie może wejść. Oczywiście, żeby się tam dostać, będzie musiała wypełnić zadania, o których Wam powiem później. I musi przywrócić świetność ogrodowi różanemu i tu też będzie musiała wykonać różne zadania, żeby jej się to udało. Dlaczego ogród różany? To też jest dla Ingrid tajemnica. Po prostu czuje, że dzięki temu będzie się zbliżała do dowiedzenia się tego, co tak w zasadzie się wydarzyło. I pamiętajmy, bardzo proszę, że Ingrid nie ma pojęcia, nie pamięta swojej przeszłości. Wie, że jest coś, o czym zapomniała, że jest dużo rzeczy, o których zapomniała. Octavio jej powiedział, że jest jego żoną i faktycznie ona kojarzy go, wie, że go znała, więc uwierzyła w to, ale po prostu instynktownie czuje, że jest coś więcej. Dobrze, to przechodzimy sobie do prezentacji domku. Dom, który Octavio przygotował dla niego i dla Ingrid, prezentuje się tak. Oczywiście jest to, jak widać, taka trochę bardziej posiadłość. Oczywiście w stylu wampirzym. Proszę bardzo, jak mówiłam, znajdujemy się w granitowych kaskadach i mimo tego, że pozmieniałam tutaj wszystkie ustawienia z takiego specjalnego moda, to niestety i tak mi się pojawiają simowie z innych światów, a co najgorsze, mimo tego, że wszyscy mają zrobione stroje, to nakładają jakiś losowy strój, nie wiadomo skąd, więc będziemy musieli tu jakoś przeżyć. Dobra, najpierw pokażę Wam z wierzchu. Tu mamy taką część ogrodową, oczywiście z królikami. Ach, zapomniałam dodać, że Ingrid musi się jeszcze zaprzyjaźnić z królikami, z pszczołami i z innymi zwierzakami, które tutaj oczywiście będziemy mieli. Jak widzicie, nie mają problemu z pieniędzmi. No, Octavio jest bardzo bogaty, jak ktoś żyje setki lat, to tak wygląda. Tu mamy zapuszczony ten ogród i Ingrid musi go odblokować. Jak widać, może tu torować drogę rękami, ale to by się bardzo pokaleczyła.
Dlatego ma nadzieję, że jakoś inaczej jej się to uda zrobić, na przykład zdobyć maczetę, tak? Dobrze. I już sobie przechodzimy do domku. Spróbuję wam pokazać na tabie. Oczywiście mam tu bardzo dużo modów, takich stylizowanych na średniowiecze. To, co się dało pozmieniać, to pozmieniałam. Nawet telefon jest jako notes. Ale no niestety wiadomo, to simy, więc wszystkiego się nie da. Tu mamy taki hall. Jeszcze w nim na razie nic nie ma, ale na pewno coś jeszcze dodamy. I tu przez pierwsze drzwi wchodzimy do jadalni, która się tak prezentuje. Zaraz od niej jest przejście do kuchni. Chciałam wam tylko pokazać ją z drugiej strony. Wygląda tak. I od razu mamy tutaj kuchnię. Myślę, że wygląda naprawdę super. I schody na górę. Ale na górę jeszcze nie idziemy. Lecimy sobie tu. Po drugiej stronie mamy drugie drzwi, które prowadzą do salonu. Tutaj mamy taką sofę do siedzenia. Tu jest okręt. Tu mamy barek, harfę, na której będzie grała Ingrid. Biblioteczkę, kominek. I tutaj są sekretne drzwi. Znaczy, one nie są sekretne, bo wszyscy je widzą, ale może przez nie przejść tylko Octavio i one prowadzą do piwnicy, do której jednak my też na razie nie będziemy schodzić. Dopiero jak uda się to Ingrid. Dobra. I już lecimy sobie do schodów i lecimy sobie na górę. O! I tu są schody, którymi weszliśmy. I mamy tutaj tak. Pierwsze to jest pokój Racheli. Tak się prezentuje. Tutaj mamy gabinet, który prezentuje się tak. Oczywiście z biblioteczką. A po drugiej stronie mamy łazienkę. Z dużą balią, taką miednicą i toaletką naszej Ingrid oraz sypialnię Ingrid i Octavio. O, tu będę musiała zmienić sufit na biały. Może podłogę też. Tak się wszystko prezentuje. Dom na razie nie jest duży, na pewno będziemy go rozbudowywać. Dobrze. Rachela, ty ćwiczysz kłanianie. No i świetnie. Ty, Octavio, mój drogi, skorzystasz sobie ze swojego notesu i wybierzesz się do... Oczywiście animacje są dalej jak telefonu, ale zobaczcie, chodzą z takim notatnikiem. I wybierzesz się do lasu, aby zbierać kłody, bo inaczej nie będziemy mogli rozpalać w kominku. Dobra, idź. Ty, Rachelo, kochana, skończ już ćwiczyć to kłanianie się. Tylko bym chciała, żebyś zrobiła pranie. Muszę się jeszcze nauczyć tego domu. Przeszukaj kieszenie, zrób pranie, upierz w bali. Dobrze. A my idziemy do Ingrid, która pójdzie sobie tutaj na zewnątrz. Ignorujemy innych simów. Może sobie poznasz królika. Rozmawiaj o warzywach. Nazwiemy go Salomon. Nie wiem dlaczego, ale tak mi przyszło do głowy. Chodź, kochana. Ingrid jest miłość. O, nie chciał rozmawiać o warzywach. Interakcje społeczne. Może o zieleni z tobą pogada? Bo na razie to wręczyć mu nie mamy czego. O, dobra. A czy możesz go pogłaskać? Da się pogłaskać? O, da się, dobry króliczek. Super. I zapytaj o królicze życie. Dobra. Niestety na razie nie mamy plonów. Ale za to kupimy sobie kurczaki. Kupimy sobie białą kurę, brązową i czarnego koguta. Dobra.
I chodź, rozrzuć karmę w okolicy. Czy ty poszłaś prać? Czy nie poszłaś? Czemu nie poszłaś? A no tak, ja ci każę iść, a ja ci zablokowałam drzwi. Dobra, postawimy to na razie tu. Dobra, chodź, przeszukaj kieszenie i zrób pranie, upierz wali. Ach, i muszę wam włączyć wolną wolę. Opcje gry, rozgrywka. Pełna. Bo wyłączyłam do robienia cutscenki. Dobra, ty już się zajmujesz, a ty, kochana, rozsypujesz karmę w okolicy. I rozrzuć jeszcze. No tak jest brudno, bo sama rozrzuciłaś. I wiesz, co bym chciała jeszcze? Chciałabym, żebyś kupiła sobie kózkę i owieczkę. Zaraz zobaczymy. Kupimy sobie czarną owieczkę i jakąś fajną kózkę. Może białą? Będą tak fajnie ze sobą kontrastować. Dobra. Znajdziesz je w swoim wyposażeniu. Podejdź tu, kochana. O, i możesz od razu... Aha. Miałaś nie nosić parasolki. To od słońca będziesz miała. No bardzo ładne są. Te też są parasolki z Regency Mod. Dobra. Zaraz zobaczymy. Wejdziemy sobie do sklepu z nagrodami. I sobie kupimy cechę. I teraz nie powinnaś nosić parasolek. Miejmy nadzieję. I możesz umieścić zwierzę. Dawaj czarną owcę. Dobra, nazwiemy cię Goliat. To bardziej byłbyś barankiem, ale... Opieka. Nakarm ją, Ingrid, proszę. Pewnie butelka będzie wyglądać średnio. Tak, no ale... Przymkniemy na to oko. Musimy... O, karmnik muszę tu postawić, to nie będę musiała ich karmić z butelki. I pogłasz z entuzjazmem i możesz pozyskać wełnę. A jak to zrobisz, to umieścisz białą kozę. A ty tańczysz taniec kowbojski. No świetnie, włączyłaś sobie... Wyłącz, kochana, i nie tańcz. Czemu ty nie poszłaś prać? Dobra, ty Ingrid, kochana, opieka nad zwierzętami, wyczyść ją. I czy ty teraz możesz uprać to w bali? No dobra, teraz będziesz prała, czyli działa. No tak, nie byłaś przyzwyczajona do tego. Otrzymałaś i teraz chodź, kochana. Jeszcze możesz tutaj działania... interakcje. Pogłasz z entuzjazmem. Zobaczymy, czy się da podgłaskać. O, dała. I Ingrid, kochana, jeszcze potrzebujemy pszczoły, więc chodź, kochana, buduj więź z pszczołami. A ty pierzesz, biedulko. Nawet cię nie podziabały. Może dlatego, że jesteś miłośniczką zwierząt. Dobra, i wiesz co? Poszłabyś sobie przejść się do lasu. Wiesz co? Może idź do... Nie, na razie byśmy poszli coś poszukać. O! Idź, kochana. O! Dobrze, Octavio znalazł świeże kłody. Jakby ktoś znał takiego moda, żeby wyłączyć wampirom to takie głupie chodzenie, to bym była wdzięczna. Wiesz co, kochany, chodź ty, idź się tu wykąpać. Idź się wykąp, a my idziemy do Racheli. O, na szczęście chodzą też w odpowiednich ubraniach. Dobrze, chociaż tyle. No tak, nie swoja, spracowane ręce, no nie dziwię ci się. Nie będziesz ćwiczyć na harfie, wiem, żebyś chciała, ale musisz teraz to wyładować i rozwiesić na sznurku do prania. I magicznie się zmieniły na odpowiednie rzeczy i chodź wymienić wodę. A ciekawe, jakie mogą być te kolory parasolek. Na szczęście tutaj mam rozgrywkę fantastyczną, więc mogą sobie nosić ale dużo tych kolorów. No ty byś wybrała czarną, niewątpliwie.
No jesteś biedna, tak, ty nie przywykłaś do tego. Oktawio, się wykąpałeś i chciałbyś tańczyć, ale zamiast tego wyślemy ciebie. To jest oczywiście wioska, która należy do Oktawio. Idź do sklepu wiejskiego. Mój ulubiony, jeden z moich ulubionych modów na zamiatanie. Moje simy ciągle zamiatają. Tak, twoja mina mówi wszystko. Ale zaraz skończysz i będziesz mogła dla odmiany, co ty tu chcesz, oglądać. Nie, kochana, nie będziesz oglądać. Nie ucieszę cię, bo sprzątanie. Szoruj podłogę. To też jest z tego moda. No proszę, jak ładnie szorujesz. Jest, wróciłaś, nie jesteś. Aha, śmierdzący skunks. No niestety, kochana. Co znalazłaś? Znalazłaś tylko grzyby. No dobra. To może damy Salomonowi. Daj plon, daj mu grzyba. Zobaczymy, czy się ucieszy. Proszę. O, a Octavio kupi oczywiście chleb, ser, masło, mleko też możesz kupić. Kupi dużo mąki. W sumie to chleby też możesz kupić więcej, po 10. O, tak. Ingrid odkryła uwielbiany prezent przez Salomona. Jest to odkrycie. Jeśli Ingrid dalej będzie wręczała ten typ prezentu, przyjaźń między nimi nawiąże się błyskawicznie. No i super. Koro to kupiłaś, to bardzo cię proszę, zasiej sobie tu. I jeszcze może byś się gdzieś wybrał. Może jeszcze się wybierzesz na polowanie. A w tym czasie Ingrid nam tutaj posadzi. Potrzebujesz kąpieli, złotko. To zaraz. I oczywiście podlej teren. Dobra, ty kochana, musiałabyś coś ugotować, bo w końcu Oktawio ci kazał tu o wszystko dbać. To chodź, pójdziemy tutaj i weźmiemy może z książki kucharskiej. Coś tu możesz. Idź, zrób solone mięso. O. O, co ty tu masz? Niezręczne spotkanie. Zostaw ją już. I chodź, kochana, na górę, ty się musisz wykąpać. Bardzo proszę, wykąp się. Potrzebujesz tego po tym skunksie. A, tu jakaś muzyka gra. Pozytywki. Zmienimy sobie stację na barokową. A może być, o, muzyka barokowa. Teraz będzie nam ładnie pasowała. Tak, odpręż się. Przyda ci się to. No, cieszę się, że tak się świetnie bawisz. A ty jesteś poturbowany przez niedźwiedzia, chociaż. A, ale upolowałeś dużo. Kaczkę, małego królika i wiewiórkę. Dobra, potem się tym zajmiemy. Chodź, kochany mój, tutaj. Podejdź tutaj. Oczywiście nie będziesz się teleportował w postaci mgły. I wolno nam zrobić jedną interakcję romantyczną. Co mamy? Tu mamy w czułości prezent. Dobrze. Proszę bardzo. No i dobrze. I widzę, że już wskoczyło. I teraz możecie porozmawiać, bo ty już nie możesz flirtować. A ona tutaj sobie. Wiesz co, kochana? Ty idź może. Chodź, pograsz sobie na tej harfie. A ty jaka jesteś od razu flirciarska? Oczarowana. A jeszcze muzyka. Mój ulubiony utwór, bo ty lubisz barokową muzykę. O, jak to fajnie wygląda. I zobaczcie, ona jego w lustrze nie widzi, bo on nie ma oczywiście odbicia. I wiesz co, Ingrid, co ty tu masz? Aha, chcesz zapytać się, co się stało? No dobra.
Możesz. I bym chciała, żebyś sobie wyszczotkowała włosy. Dobrze, kochani, ponieważ dzisiejszy odcinek to był odcinek wprowadzający, więc dużo czasu nam zajęła prezentacja bohaterów, przedstawienie zasad i cała reszta, więc będziemy sobie na tym kończyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, czy cieszycie się z powrotu tej serii. Ja się cieszę bardzo. I do usłyszenia niebawem. Oczywiście będziemy się też spotykać u innych bohaterów. Przy czym nie powiem Wam kiedy, u jakich, jeśli chodzi o tę serię. W tym będą się pojawiały odcinki albo od Ingrid, albo od Edmunda, albo od Erin, tak jak będzie mi to pasowało najbardziej fabularnie. Także trzymajcie się cieplutko, do usłyszenia, hej hej!